Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo pokażę Ci taki teścik dźwięku i krótkie omówienie nowego mojego nabytku, mikrofonu, jak widzisz tutaj, Stereo Video Mix X firmy Rode. No, zabawka, że tak powiem, raczej nie dla początkujących wideoamatorów, wideomarketingowców, ponieważ nie kosztuje zbyt tanio, natomiast zastąpi mi tą maszynkę, którą tutaj widzisz, jego poprzednika Rode Video Stereo Mic bodajże Pro. Z tą starą maszynką, którą w tej chwili nagrywam, miałem parę problemów, głównie z przyciskami, ale jego następca, czyli, że tak powiem, Stereo Video Mic X jest troszeczkę lepszy. Przede wszystkim aluminiowa obudowa, dwa mikrofoniki tutaj, co dają w zestawie jeszcze, dają Ci takie olbrzymie pudło, ale w sumie w tym pudle za wiele nie ma, jest dead kitten, drugi, że tak powiem, jakiś taki piankowy wiatrochron, będę musiał to przetestować, natomiast mówię, głównym moim celem dzisiaj jest przetestowanie dźwięku. Porównamy to do Zooma tutaj H6N, którego nagrywam, tutaj mniej więcej w tej odległości, to jest w tej odległości, no po 30 parę centymetrów i za chwilę przetestujemy wideo Stereo Mica Rode X. No jeszcze parę funkcji. Oczywiście potrzebna jest bateria 9-woltówka, taka jak ta. Ją tutaj ładnie załadowałem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest, że jest mniej kłopotów z zamknięciem i otwarciem tej pokrywy. Tutaj było sporo kłopotów. Ważna sprawa, jeden przycisk do wszystkich tutaj, do wszystkich funkcji, czyli domyślnie masz tutaj 0 dB wzmocnienia, 0 dB cięcia low cut, prawda, cięcia niskich częstotliwości. I tutaj jest taka funkcja wzmocnienie plus 6 dB, jeżeli używasz tegoż to wiatrochronu i podobno z tego co oglądałem na innych filmikach wideo sprawdza się to podczas kręcenia na dworze, jeżeli jest wiatr. I tutaj jeszcze jest takie wejście na mini XLR. Niestety jeszcze sobie tego mini XLR kabelka nie kupiłem. Ale już sobie zamówiłem w DJ Shopie na Bielanach, gdzie oczywiście tą maszynkę też kupiłem. I wprawdzie kamera, którą w tej chwili używam, GVC GC PX100, jeszcze raz powtarzam, GVC GC PX100, to jest ta kamera. No, przetrenowałem to troszeczkę na tego Rode Video Mica i no do Zooma troszeczkę mu brakuje, ale jeżeli mówię jeszcze z gadżeciarzem, wideomarketing zaczął Ci przynosić jakieś dochody, to oczywiście taka sprawa jest dla Ciebie. I co w tej chwili zrobię? W zasadzie powinienem to zrobić przed chwilą, powinienem znaleźć statywik do tego urządzonka, żeby je ładnie ustawić. W wyposażeniu jest oczywiście jeszcze kabelek. No i zrobimy mały test dźwięku. Porównam do Zooma, porównam do tego i potem jeszcze zrobimy porównanie Zoom Shotgun, prawda? Także chwila przerwy. Ja muszę poszukać tegoż to statywiku. Statywik się znalazł.
Malusieńki w pra... A, za mały statywik. Statywik się znalazł. Wprawdzie bardzo malusieńki, ale wkręcam go i chcę stworzyć jakieś porównywalne warunki, o ile tutaj można mówić o stworzeniu porównywalnych warunków. Nakładam oczywiście to. Fajna sprawa, możesz to nałożyć jedną ręką, prawda? Czyli tutaj jakoś łapiesz i nakładasz jedną ręką. Robię tutaj. Robię tutaj. Muszę spróbować jakoś to. No dobra, może się uda. Może się uda. Daję w jakiejś podobnej odległości. I za chwilę zobaczysz, jak ten mikrofon działa. Tak więc, jak zauważyłeś, przepiąłem kabelek z Rodego, starego Rodego. Przepiąłem do Rode Video Stereo Mika X. Ustawienia zrobiłem 0 dB wzmocnienia. Ustawienia takie, jakie pojawiają się domyślnie po włączeniu tego mikrofonu. Wielka zaleta. Robisz wszystko jednym przyciskiem, włączają ci się wszystkie trzy funkcje. Tutaj w tym niestety była to udręka. Potrafiłem jakoś jakimś cudem przełączyć z minus 10 na 0, czy powiedzmy z 0 na minus 10 i nagrywało mi się po prostu fatalnie, prawda? Nagrywało się naprawdę fatalnie. Także potrafiłem zmarnować sporo materiału. No cóż tutaj jeszcze więcej o nim mogę powiedzieć. Mam wrażenie, że ten Rode Video Stereo Mic X jest dosyć czuły na bliską odległość, czyli przełączę go teraz na minus 10 dB. Przełączę go na minus 10 dB. Przełącza się, przepraszam, teraz jest 20, zrobiłem na minus 10, przełącza się bardzo prosto, po prostu wciskasz tam taki ten guziczek, wciskasz ten guziczek obok i przeskakuje, a kontrolka ci pokazuje, gdzie co jest. Jest tam fajna funkcja, chyba ci już o niej mówiłem. Plus 6 dB, jeżeli używasz tegoż to wiatrochronu. Co teraz zrobię? Teraz dla porównania powrócę do decybeli 0, wzmocnienia oczywiście. Natomiast wymienię w zoomie końcówkę stereofoniczną na końcówkę monofoniczną, ale shotguna. Czyli na razie klaśnięcie kontrolne. Wyłączam. Wymieniam końcówkę. Wymieniam końcówkę. Teraz pytanie. Wszystko się ładnie wyłączyło. Jak to będzie? Działało. Jaki będzie dźwięk? Mam nadzieję, że nie zmarnowałem. Czyli teraz tak. Nagrywam z Rode Video Stereo Mika X oraz nagrywam na shotgunie Zoom H6n. No, jutro
przetrenuję, że tak powiem, przetestuję ten mikrofon w terenie, robię filmik z nauki jazdy. Także, no zobaczę. Teoria jest taka, że każdy nowy sprzęt jest lepszy od sprzętu starego, prawda? O zaletach tego mikrofonu obejrzałem kilka filmów na YouTubie. No wszyscy to go chwalą, ale mówię, cena jest dla zwykłego wideo marketingowca troszeczkę zaporowa. Jeżeli nie masz jakiegoś porządnego dochodu z tego powodu, to uważam to za zbędny gadżet. Mówię, wprawdzie mi w DJ Shopie na Bielanach zrobili małą zniżkę, no ale no to jest tylko mała zniżka i w stosunku do tegoż to sprzętu jest dużo drożej. A tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wyposażenie, poza tym futerkiem nie dostajesz dużo więcej, ale podobno dostajesz dużo lepszą jakość dźwięku. Jestem już w tej chwili po obejrzeniu edytowanego materiału i wrażenie mam takie jedno, że do bliskich odległości muszę dać minus 10 dB. Do takich odległości jak ten, jak ta odległość, kiedy powiedzmy używam to jako mikrofonu takiego podręcznego, być może niezbyt z jego celem. Sens ma danie minus 10 dB. Ocenisz to oczywiście na filmie. Natomiast jeżeli Ci się ten filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Tradycyjnie wezwanie, call to action. Wprawdzie filmików ostatnio naprawdę mało kręcę, ale zapewniam Cię, wideo marketing ma przyszłość. Ma zdecydowaną przyszłość. Jestem w tej chwili po launchu, po wideo launchu. W czasie jednego wideo typu na żywo, prawda, hangoutu na żywo, 18 kursów sprzedanych, 18 kursów multiselect, właściwa strukturyzacja tego filmiku, właściwa strukturyzacja tego hangoutu i ludzie po prostu kupują jak szaleni. Wprawdzie nie jest to tematem, że tak powiem, tego wideo, no ale chodzi mi o to, żebyś zobaczył, jak wygląda, jak działa ten mikrofon przy minus 10 dB. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i jeszcze raz zapraszam na mój kanał YouTube, koniecznie zasubskrybuj. Bye bye i do następnego filmiku. Prywatnie uważam, zacznij skromniej, od tańszych mikrofonów, ale stopniowo będziesz czuł potrzebę kupowania czegoś lepszego, a przede wszystkim potrzebę dobrego dźwięku nawet na YouTubie.